Renowacja zabytków, walka z niską emisją, edukacja, kultura, transport i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Realizowane w Bytomiu projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia. Miasto dobrze przygotowało się do procesu odnowy. Dzięki środkom unijnym zmieni się spora część miasta. Procesem odnowy objęte są dzielnice najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami restrukturyzacji ciężkiego przemysłu, m.in. Rozbark. Rozbark zmieni się nie do poznania. Już teraz rozpoczęła się budowa promenady o długości 2 km. Powstaje ona na trasie dawnej kolejki wąskotorowej. Następnym krokiem będzie usunięcie z krajobrazu zagrażających bezpieczeństwu budynków przeznaczonych do wyburzenia. W ich miejscu powstaną place zabaw i zielenice. Rozbark będzie miał rynek z prawdziwego zdarzenia, z fontanną i sceną plenerową. Ogólnie na cały obszar rewitalizacji Rozbarku i Śródmieścia wydanych zostanie blisko 85 milionów złotych. Na podobne działania dzielnica Bobrek czekała od dziesięcioleci. Pozyskaliśmy środki na jej odnowę, która łącznie kosztować będzie ponad 64 miliony. Prace na Bobrku zakrojone są na bardzo szeroką skalę. W 21 budynkach wyremontowane zostaną klatki schodowe, elewacje i dachy. W mieszkaniach powstaną pomieszczenia sanitarne i indywidualne ogrzewanie. Zmieni się również przestrzeń wokół budynków. O to, czego chcą mieszkańcy Bobrka, miasto zapytało ich podczas konsultacji społecznych. Zgodnie z ich wolą powstanie więcej zieleni, ławek, placów zabaw, kolorowych skwerów oraz altanki sąsiedzkie. Rewitalizacja obejmie także kolonie Zgorzelec, gdzie zrealizowane zostaną prace o wartości 29 milionów. GPR zawiera 130 projektów, a ich wartość oszacowana jest na 700 milionów złotych. Przedsięwzięcia te są finansowane z obszaru strategicznej interwencji, zintegrowanych inwestycji terytorialnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak inwestycje to nie wszystko. Środki unijne to także projekty społeczne. Unia Europejska finansuje projekty społeczne. Również w naszym mieście, w Bytomiu, blisko 180 milionów złotych zostanie przeznaczone na ten cel. Projekty społeczne skierowane są do mieszkańca. Praca z wykluczeniem społecznym, z możliwościami powrotu na rynek pracy. Takim efektem widocznym jest Centrum Integracji Społecznej, gdzie remont już dobiega końca, a będzie można w tych przestrzeniach realizować projekt miękki związany z przewracaniem na rynek pracy, zdobywaniem nowych umiejętności w zawodzie, fryzjera, krawcowej, kucharza. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku potrwa remont Bytomskiego Centrum Kultury, na który miasto pozyskało środki unijne z obszaru strategicznej interwencji. Prace zakrojone są na bardzo szeroką skalę. Są to roboty instalacyjne, remont stropodachu, baszty, dachu, schodów przeciwpożarowych i części pomieszczeń. W całym procesie rewitalizacji niezwykle istotna dla nas jest sprawa rozwoju Bytomskiego Centrum Kultury. Dlatego przeprowadzamy konsultacje społeczne, dlatego rozmawiamy z lokalną społecznością, z mieszkańcami i pytamy o to, co chcieliby Bytomskim Centrum Kultury zmienić. Bytom realizuje także projekty dofinansowane ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Alokacja dla Bytomia w ramach ZIT-u to ponad 170 milionów złotych. Odnowa Żabich Dołów to jedna z pierwszych zakończonych już inwestycji. Została sfinansowana z obszaru strategicznej interwencji. Chcąc zachować ten bogaty przyrodniczo teren, skorzystaliśmy z poddziałania Ochrona Różnorodności Biologicznej. Poddziałanie Dziedzictwo Kulturowe pozwoliło na odnowę zabytków sakralnych. Remontowany jest nie tylko najstarszy w mieście Kościół Świętej Małgorzaty, ale także inne świątynie. Kościół Świętego Jacka, Świętej Trójcy, Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wojciecha. Pierwsze efekty prac realizowanych dzięki pozyskanym przez nas środkom unijnym są już widoczne. Odnowa miasta to proces przewidziany na lata. To, co zaczęliśmy dziś, zaowocuje w przyszłości.